Jest tak. Dzień dobry Państwu. Wysoka Rado, otwieram 70. sesję Rady Gminy Świlcza. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta Adama Dziedzica, tam Panią Skarbnik, Panią Natalię Gawron. Witam zastępcę Wójta, Pana Sławomira Stykę, Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Benedyktę Piątek. Witam Panią Anię Niemier, Panią Kierownik jakże ważnego referatu. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych, proszę mi to zweryfikować, obecnych jest 14 radnych. 14 radnych podpisało, nieobecna pani Elżbieta Ocześ. Stwierdzam, że Rada posiada kworum, aby procedować. Na samym początku odczytam klauzulę informacyjną. Szanowni Państwo, sesja Rady jest utrwalana poprzez rejestrację obrazu i dźwięku. Oznacza to, że monitoring zapisze na nagraniu zarówno Państwa wizerunek, jak i wszelkie wypowiedziane przez Państwa słowa. Utrwalanie przebiegu sesji poprzez nagrywanie obrazu i dźwięku jest obowiązkiem prawnym gminy. Wynika ono z artykułu 20 ust. 1d ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie to zrobić za pomocą klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali obrad oraz stronie internetowej gminy. Nagrania zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy oraz w jej biuletynie informacji publicznej. Proszę Państwa, przeczytałem, popatrzyłem w prawo, nie spojrzałem w lewo. Przepraszam, taki ciężki dzień. Witam Pana Radnego Powiatowego Sławomira Miłka. Witamy bardzo serdecznie. Jeszcze raz przepraszam Panie. Nic się nie dzieje. Witam Panie i Panów Sołtysów. Witam Panie i Panów Radnych. Witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, wraz z zaproszeniem otrzymaliście Państwo porządek obrad, ja go teraz przedstawiam. Przedstawienie porządku obrad, informacja z realizacji uchwały działalności Wójta i Urzędu Gminy, dalej podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2023-2031, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Świlcza, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dalej podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych Gminy Świlcza. To jest w ramach projektu oczywiście unijnego. Dalej to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świlczy. Dalej podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza. Kolejne podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. Sprawy różne i wolne wniosku. Do tak przedstawionego porządku obrad, który Państwo otrzymaliście, Pan Wójt zgłosił dodatkowy punkt i ja go odczytuję. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach programu stypendialnego Gminy Świlcza oraz trybu postępowania w tych sprawach. Oczywiście ten punkt będziemy procedować przed sprawami różnymi. Czy ktoś z Państwa do tak zaproponowanego porządku obrad chce dodać jakiś punkt? Skoro nie widzę, proszę Państwa, o głosowanie. Wyczytuję w kolejności alfabetycznej. Państwo mają opcję za, przeciw, wstrzymał się od głosu. Biały, Buda, Czech, Gazda, Ozdęba, Leja, Nowak, Piela, Salak, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojtok. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych. Porządek został ustalony. Proszę Państwa, już zwyczajowo, proszę Państwa, wyłożone przed sesją są protokoły z 60. i 69. sesji i proszę Państwa, Państwo możecie się z nimi zapoznawać w dowolnym momencie, a ja pytam i proponuję przyjąć ten protokół bez czytania i jeżeli nie zobaczę i nie usłyszę sprzeciwu z sali, uznam, że protokół Rada przyjmuje bez czytania. I to jest ten moment, kiedy nie widzę. Proszę Państwa, w takim razie ja zaraz podpiszę protokoły i zostały one przyjęte. Przystępujemy do realizacji porządku. Informacja z realizacji uchwał działalności Wójta i Urzędu Gminy.
Proszę odnotować w protokole, że w tym momencie na salę obrad dotarła radna pani Elżbieta Olczoś. Pani Elżbieto, proszę się podpisać, skreślając NB. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo, wszyscy otrzymaliśmy informacje z realizacji uchwał działalności wójta i urzędu gminy. Jeżeli w tym momencie ktoś z Państwa chce zabrać głos lub coś zapytać, jest taka możliwość. Jeżeli potrzebne są jakieś dojaśnienia, jeżeli nie, w sprawach różnych. Słucham Państwa. Nie widzę, rozumiem, że wszystko jest jasne. Informacje o zrealizowanych uchwałach. Proszę Państwa, o przetargach i tak dalej. Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2023. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2023 na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 771 541 na podstawie, i tu odpowiednio podpunkt od 1 do 5. Umowa dotacji to jest 90 tysięcy. Pisma ministra finansów to jest 38 219. Pisma ministra finansów 4 658 322 zł. Dalej jest to umowa w ramach programu wyrównania różnic między regionami 3 na realizację projektu zakup samochodu osobowego typu mikrobus dla domu samochodzący w Oliczce 135 tysięcy i 5 dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład 2 850 tysięcy. W punkcie drugim szczegółowe kwoty dochodów dostosowane do klasyfikacji budżetowej to tabela numer 1 do uchwały. W paragrafie drugim w punkcie pierwszym zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7 771 541 z przeznaczeniem na, i tu proszę Państwa mamy punkty od 1 do 16. Zadania: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie 90 tysięcy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 38 219, zakup samochodu osobowego mikrobus 235 tysięcy, dotacja celowa dla gminy miasta Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego 82 992,66 zł, drogi gminne 1 580 tysięcy, kąpielisko w Bratkowicach 15 tysięcy, gospodarka gruntami, nieruchomościami 5 tysięcy, administracja publiczna 650 172 zł, ochotnicze straże pożarne 500 tysięcy, odsetki od kredytów kwota 150 tysięcy, oświata i wychowanie 310 tysięcy, pomoc społeczna 7 tysięcy, stypendium dla uczniów 10 tysięcy, gospodarka komunalna, ochrona środowiska 3 543 157,34 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 tysięcy, kultura fizyczna 450 tysięcy. Punkt drugi, szczegółowe kwoty wydatków to tabela numer 2. W paragrafie trzecim zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 172 992,66 zł. Zestawienie plan planowań kwot dotacji z budżetu to załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, w pierwszej kolejności proszę pana Mieczysława Leje, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych, a reprezentującego sołectwo Bratkowice. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt przedmiotowej uchwały debatowany był na posiedzeniu komisji. Obecna na posiedzeniu komisji pani skarbnik gminy szczegółowo przedstawiła nam uzasadnienie do projektu uchwały. Uchwała uzyskała jednogłośne poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Ja tylko dopytam panią skarbnik, ta subwencja ogólna, którą otrzymaliśmy w tej kwocie 4 658 332, to mamy jeden raz w ciągu roku wyrównanie, czy kwartalnie, czy półrocznie? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to są dodatkowe dochody i to jest w ratach. To nie dostaliśmy jednorazowo, jest to miesięcznie przekazywane. Dziękuję bardzo. Czyli jeżeli nie widzę, poddaję pod głosowanie. Już moment. Biały, Buda, Czech, Gazda, Ozdęba, Leja, Nowak,
Oczuś, Piela, Sala, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Proszę Państwa, głosowało 15 radnych. Oddano 15 głosów za, uchwała podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza na lata 2023-31. Na podstawie przyjmowanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 69/474/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Świlcza na lata 2023-31 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz na zwiększeniu i zmniejszeniu limitu wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce. Limit wydatku ustala się, co następuje. W 2023 roku, proszę Państwa, to jest 8 953 714,86. Tu jest zwiększenie o kwotę ponad 3 miliony. Na 2024 rok 4 800 000. I tu jest zmniejszenie o 2 876 000 zł. Zmiany kwot limitu wydatków wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia zakresu robót planowanych na lata 2023-2024. Po zmianach łączne nakłady finansowe na wyżej wymienione przedsięwzięcie wynoszą 13 753 714,86 zł. Zwiększa się o kwotę 252 150 zł. Uaktualniono wieloletnią prognozę finansową wraz z kwotą długu na lata 2-3-3-1. Określa załącznik nr 1 do uchwały. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań. I tutaj Państwo macie wymienione te zobowiązania. W 24 6 082 613,32. W 25 1 209 520 93. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań to załącznik nr 2. I dokonuje się zmian w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Finansów. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały procedowany był na posiedzeniach Komisji. Po zapoznaniu się z szczegółowym uzasadnieniem projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie członków Komisji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? No. To chyba jedna z największych inwestycji na terenie naszej gminy do tej pory, z tego co się orientuję, to zwiększenie o tą kwotę 250 000, to zmienił się kosztorys, czy jakieś prace dodatkowe? Panie Wójcie, gdybym mógł zapytać. Tak jest. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wyszły dodatkowe prace w czasie wykonywania. Jak to zwykle przy takich dużych inwestycjach, tak. Są po prostu dodatkowe prace, dodatkowe zadania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, to poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salak, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wojton. Przepraszam, Wanat za, Wojton. Słyszeliśmy za, przepraszam. Proszę Państwa, głosowało 15 radnych. Oddano 15 głosów za, uchwała podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. I proszę Państwa, w kolejnym punkcie mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Świlcza. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świlcza i oznaczonej ewidencji gruntu jako działka 607 o powierzchni 0,03 hektara. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Państwo macie oczywiście załącznik graficzny do tego projektu. Projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Finansów. Bardzo proszę w pierwszej kolejności o stanowisko Pana Przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały procedowany był na posiedzeniu Komisji Finansów. Obecna na posiedzeniu również Pani Kierownik Referatu Nieruchomości szczegółowo przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Projekt uzyskał jednogłośne poparcie radnych. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Skoro nie widzę, myślę, że radni ze Świlczy znakomicie się orientują, gdzie ta działka się znajduje, a i wszyscy Państwo na podstawie mapy poglądowej są w stanie, myślę, się zorientować. Tam to wyświetla, Panie Wójcie? Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Widzę, że Pani Kierownik jest gotowa na wszystkie odpowiedzieć. Pani Ania Niemir. Pani Aniu, no widzę, nie tym razem. W takim razie, jeżeli wszystko jest jasne, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salach, Skuba-Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojtek. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Uchwała podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym, w paragrafie trzecim uchwały numer 51 łamane przez 432 łamane przez 2022 Rady Gminy Świlcze z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. I tutaj przywołanie podstawy prawnej. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie. 3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej, opieki dziennej, za pobyt w gminnym klubie seniora w Trzcianie w okresie od 1 października 2023 roku przedstawia się jak w poniższej tabeli. I w pierwszej rubryce dochody na osobę, procent kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa, do 150% dla osoby samotnej nieodpłatnie, dla osoby samotnie gospodarującej nieodpłatnie, dla osoby w rodzinie nieodpłatnie. Czytam oczywiście wskaźnik odpłatności. Powyżej 150% dochodu osoby samotnej nie więcej niż 150 zł, osobie samotnej, samotnie gospodarującej nie więcej niż 150 zł, osobie w rodzinie nie więcej niż 150 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świlcza. I 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Państwo macie szczegółowe uzasadnienie podpisane przez panią dyrektor Benedyktę Piątek. Projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Finansów Publicznych. Otwierając dyskusję, zapraszam do zabrania głosu pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały procedowany był na posiedzeniu komisji. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiła obecna na posiedzeniu pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie członków komisji. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Również pani dyrektor jest gotowa udzielić odpowiedzi. Jeżeli wszystko zostało omówione, jest jasne, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Sala, Skuba-Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojton. Głosowało 15 radnych, oddano 15 głosów za. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w gminie Świlcza, złożonego w ramach konkursu. I tutaj numer konkursu FEPK.07.18/IP.01/001/23 Programu Regionalnego Funduszu Regionalnego. Regionalne fundusze. Tu poprawkę bym wprowadził. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7, FEPK 07, kapitał ludzki
Gotowy do zmian działanie 07.18 usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Taką poprawkę pisarską tutaj regionalną, tu w tym miejscu gramatycznie, żeby było. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym. W punkcie pierwszym wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w gminie Świlcza, złożonego w ramach konkursu, i tutaj już tytuł konkursu, cały tytuł konkursu, proszę Państwa, zwanego dalej projektem wdrażanego przez gminę Świlcza, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świlczy. Punkt drugi. Projekt realizowany będzie w latach 2023-2025. Punkt trzeci. Wartość projektu wynosi 4 311 499,50 zł, z czego a. kwota dofinansowania 2 993 226,01 zł, wkład własny to podpunkt b. 1 318 273,49 zł. Paragraf 2. Gmina Świlcza zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu w wysokości przewidzianej we wniosku o dofinansowanie, numer wniosku w nawiasie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świlcza. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo macie bardzo obszerne uzasadnienie do tego projektu podpisane przez panią dyrektor. I otwierając dyskusję, bardzo proszę o stanowisko komisji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały był procedowany na posiedzeniu komisji. Szczegółowe uzasadnienie również przedstawiła obecna na posiedzeniu pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt uzyskał jednogłośne poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopytam o trwałość tego projektu, pani dyrektor. 2 lata po zakończeniu projektu? Dłużej? Panie przewodniczący, to właśnie ten projekt jest na ten okres trwałości. Więc od 1 października wchodzimy w czcianie już na trwałość i projekt ten obejmuje trwałość tego. Rozumiem. Okej. Okay. Te 2 lata, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze? Skoro nie widzę, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Sala, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojton. Głosowało 15 radnych. Proszę państwa, uchwała podjęta. Jesteśmy przy kolejnym punkcie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu nie mamy żadnego przekłamania. Tak, jesteśmy w punkcie 8. Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy Świlcza uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym. Uznaje się, że wniesiona przez mieszkańca gminy Świlcze pana J.B. petycja w przedmiocie przystąpienia do Związku Gmin oferujących Gminną Kartę Dużej Rodziny Głogów Małopolski Boguchwała Trzebownisko Błażowa Chyżne nie zasługuje na uwzględnienie. Paragraf 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Świlcza, który zawiadomi wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Oczywiście państwo macie uzasadnienie. I proszę o stanowisko przewodniczącego komisji petycji, skarg, wniosku i petycji pana Pawła Piele. Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie stanowisko jest tak w uzasadnieniu. Komisja, rozpoznając petycję dotyczącą przystąpienia gminy Świlcza do Związku Gmin oferujących Gminną Kartę Dużej Rodziny, stwierdza, że aktualny stan gminnych zasobów finansowych nie stwarza możliwości przystąpienia do realizacji wyżej wymienionego programu w związku z ponoszącymi przez gminę Świlcza dofinansowaniami składu własnego do programów i projektów przewidzianych w budżecie nie ma możliwości finansowania realizacji przez gminę nowych zadań. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tak jak nadmieniłem, dyskusja jest otwarta. I teraz tak, ja miałem okazję dopytywać panią dyrektor, zdaje się, że telefonicznie w tej sprawie. Proszę państwa, są pytania tej natury, dlaczego w tych innych gminach jest to możliwe.
a u nas nie jest to możliwe. Jeżeli ktoś ma upust i ma ulgę w postaci karty dużej rodziny, to ktoś inny za to musi zapłacić. No taka jest już ekonomia. Jeżeli mamy środek roku budżetowego, albo raczej ten rok budżetowy zaawansowany jest 3/4, tak? Bo do końca roku mamy październik, listopad, grudzień, 3 kwartały, to jakby w tym budżecie, proszę Państwa, w tym budżecie tego typu wniosek no wydaje się być zupełnie nieuzasadniony. Jakie byłyby to koszty po analizie? Pani dyrektor, pani skarbnik, ostatecznie pan wójt. Panie przewodniczący, pragnę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mieszkańcy wnoszą o kartę dużej rodziny po to, żeby skorzystać z dodatkowych form, na przykład usług. My realizujemy te usługi w przestrzeni na przykład dowozu dzieci na baseny w takim programie, który realizujemy od kilku lat. I ten program dobrze wrósł w naszą społeczność, cieszy się dużym poparciem rodziców. Pytanie zatem jest takie, czy mamy zrezygnować ze swojego własnego programu kosztem wejścia w program, jaki on sugerowany przez mieszkańca, aby to realizować. No, każdy z nas, będących tutaj na sali, konsultuje z mieszkańcami ich potrzeby i program między innymi dowozu dzieci na basen, korzystania z pływalni. U nas realizowany jest już bardzo długo, cieszy się dobrym powodzeniem i w ocenie naszej realizujemy to dobrze. Jasne, czyli karta dużej, czyli program karty dużej rodziny realizujemy jakby w nieco innej formule. Oczywiście wszystko, czy nie da się tego, panie przewodniczący, przełożyć bezpośrednio na finanse. Natomiast tam, gdzie mamy dobre, sprawdzone programy, uważam, że nie powinniśmy z nich wychodzić odnośnie sugestii osób, które proponują inne rozwiązania. Czyli jeżeli mamy dzisiaj coś, co jest sprawdzone, cieszy się powodzeniem zarówno u dzieci, u rodziców, w placówkach naszych oświatowych, to zostańmy przy tym, co rzeczywiście trafia niejako w punkt i w potrzeby. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. To z Państwa radnych? Państwa sołtysów? Pań? Panów? Ktoś się zgłaszał? Nie widzę. Zgłasza się Pan? Udzielam Panu głosu. Bardzo proszę, Panie Kazimierzu. Mam takie pytanie, Panie Wójcie. Jakie jeszcze, znaczy nie do Pana Wójta, ale do wszystkich Państwa, do Pani Skarbnik. Jakie są jeszcze korzyści z tego tytułu, że się posiada kartę dużej rodziny? Oprócz tego, że powiedzmy jakieś są, no, że te dzieci nasze korzystają z tych dowozów. To myślę, co że ci rodzice jeszcze na czym korzystają? Ja tylko przekażę. Panie sołtysie, to nie chodzi o kwestię dowozu, bo to karta dużej rodziny nie związana jest z dowozami. Akurat osoba, która wnosiła tę kwestię, sugerowała tematy związane z korzystaniem z basenów. Z tego, co kojarzę, panie dyrektor. Tak. Tak, jeśli byłbym w błędzie, to proszę mnie poprawić. I teraz my mamy program cedowany bezpośrednio na dzieci. Nazwijmy to, może autorski to źle powiedziane, może, ale ten, który u nas jest realizowany w gminie. I w związku z tym trzeba się zastanowić, czy te środki, które dzisiaj przeznaczamy bezpośrednio, no to mielibyśmy włożyć w kartę dużej rodziny, czyli w ten system ulg, który trzeba w jakiś sposób sfinansować i mogłoby się okazać, że na przykład stracilibyśmy to, co się dzisiaj cieszy dobrym wzięciem. Panie sołtysie, czyli to jakby nie mylmy tych dwóch pojęć. Kwestia karty dużej rodziny, zaraz pani dyrektor tu wyłuszczy, gdzie i w jakich formułach i czego one dotyczą lub jak mogą być rozszerzone te usługi. Ja natomiast powiedziałem w kontekście do sugestii osoby, która wnioskowała, z tego co dobrze chyba kojarzę, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli mnie myli, to pani dyrektor mnie poprawi, tyczyło to dostępności do basenu. Pływali, między innymi, tak jest. Bardzo jasne. Proszę. Czy pani dyrektor jeszcze chce uzupełnić? Panie przewodniczący, karta dużej rodziny jest wydawana od kilku lat u nas w Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób, które posiadają ilość dzieci, którzy nawet posiadali dawniej, bo przepisy się te zmieniły, prawda? I ona jest ogólnie dostępna w tych instytucjach, które zawarły odpowiednie porozumienie. I to jest karta dużej rodziny, jest kartą ogólnopolską. Natomiast gminny wnioskodawca, który
wyszedł z petycją, ma taki pomysł o wprowadzeniu na terenie przystąpienie do gminnej karty dużej rodziny, takiej lokalnej. Czyli lokalnej. Więc my byśmy płacili za wszystkie usługi, gdzie mieszkańcy korzystaliby właśnie tego typu z basenu, więc trzeba by rozważyć teraz, czy pomysł, tak jak pan wójt mówił, dowozu do tych dzieci jest nasz sprawdzony, dzieci chcą i mamy konkretne dzieci i widzimy, czy zrezygnować z tego, czy po prostu dać ogólnie dla mieszkańców i będą, co z tymi dziećmi, które same nie mogą nawet dojechać, prawda, czy cokolwiek, albo z rodzicami. I tutaj są projekty, których my oprócz tego jeszcze realizujemy i dla rodziny. Mamy dzieci w środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej i one szereg przecież działań na nich idzie. Mamy programy, korpusy wsparcia, mamy programy asystentów. To jest szereg działań na rodzinę, które opiekę wytchnieniową, gdzie przecież też dofinansowujemy ze środków własnych i też realizujemy usługi na rzecz nie tylko dorosłych osób, ale na rzecz dzieci, w tym w szczególności dzieci niepełnosprawne. I gdyby te pieniądze zliczył, jest to no, dość duża kwota, w związku z tym ta gminna karta pewno nie obejmowałaby aż tak szerokich usług, ponieważ te usługi są też wykonywane w domu. I ten rodzaj pomocy naprawdę cieszy się od lat uznaniem i nie wiem, czy warto byłoby burzyć ten system, który istnieje na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Pan wójt jeszcze chciał uzupełnić. Szanowni Państwo, portfolio usług dzisiaj oferowanych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, ale również przez samorząd gminy jako takiej, w wielu dziedzinach wykracza poza ogólnie przyjęte standardy w podobnych samorządach. Więc jeżeli mamy już coś dobrego, to ja bym proponował, żeby zostać przy tym, co już zostało sprawdzone i co dobrze funkcjonuje, dlatego że wprowadzenie tego może okazać się, że przyniesie nie takie skutki, jakby niektórzy oczekiwali. Czyli łatwo tę sugestię przełożyć, natomiast no, proszę Państwa, my tworzymy ten system pomocy, o którym powiedziała Pani Dyrektor i jest on tak szeroki na dzień dzisiejszy i tak bogaty, że z koszyka, który dzisiaj przeznaczamy na te cele, no, szkoda tych środków wyciągać i przeznaczać je na inne formy, które nie byłyby celowane wprost w potrzeby mieszkańców. Idealnie. Te, które programy są realizowane, są to programy wpasowywane w potrzeby mieszkańców. Czyli reasumując, panie wójcie, jesteśmy, tak jak powiedziałem, w środku roku budżetowego i na ten moment mamy konstrukcję budżetu, czyli wpływy i wydatki jest to jakby niemożliwe. Natomiast na przyszły budżet musielibyśmy się zastanowić, z których działań i dobrych rozwiązań, które już funkcjonują w ramach pomocy społecznej, musielibyśmy zrezygnować, żeby zdecydować się na tą kartę, lokalną kartę dużej rodziny. No to jest chyba taka wykładnia. Tak, na dzień dzisiejszy to nawet nie o to chodzi, czy to jest środek roku, koniec czy początek. Oczywiście pod względem budżetu pewnie tak. Natomiast trzeba się zastanowić, czy tę politykę społeczno-socjalną, którą realizujemy, jest ona wystarczająca dla mieszkańców, czy też nie. Ten wniosek złożyła jedna osoba. Natomiast my mamy dzisiaj no, pełny ogląd, jeśli chodzi o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i te kwestie, które są realizowane. Dodam, że jest przecież program doskonale funkcjonujący, program 500+, który też zabezpiecza dzisiaj potrzeby przede wszystkim dzieci. O tym musimy, proszę Państwa, pamiętać. Czyli samorząd dzisiaj Gminy Świlcza realizuje mnóstwo zadań ponad to, co można było od niego oczekiwać i robimy to rzeczywiście z należytą starannością, troską i zabezpieczeniem finansów, co zresztą widać, bo przed momentem Państwo zarówno modyfikowali uchwałę budżetową, jak i wieloletni plan finansowy i tam jasno były podane kwoty sięgające milionów złotych właśnie na te cele społeczne. Dziękuję bardzo. Widzę, że poczuł się wywołany do odpowiedzi beneficjent karty dużej rodziny, tej ogólnopolskiej, pan Damian Trala, ale przecież jest ich pan wójt Styka, ojciec trójki dzieci, pan Salach, jest pani Skuba, ja również, więc wszyscy jakby korzystamy, ale oddaję panu głos.
Panie Przewodniczący, Panowie Wójtowie, Wysoka Rado. No tak, jestem beneficjentem Karty Dużej Rodziny, ale chciałem zabrać głos w sprawie dojazdu. Tutaj, jak Pan Wójt wspomniał, gmina finansuje wyjazdy na basen. Temat jest mi doskonale znany, bo takie wyjazdy u nas w mojej placówce w Dąbrowie organizuję już od co najmniej 15 lat i faktycznie te wyjazdy cieszą się bardzo dużą popularnością. Blisko 50%, a może nawet i więcej dzieci ze szkoły podstawowej w Dąbrowie zawsze chętnie bierze udział w tego typu zajęciach. Po dofinansowaniu z Urzędu Gminy i po zapewnieniu opieki ze strony szkoły, po koszty po stronie rodziców pozostają w gestii opłacenia wejścia na basen i opłacenia instruktora. Mieści się to w granicach 50-60 zł miesięcznie. To są bardzo niewielkie koszty, bo chcąc sobie zapewnić lekcje prywatnie, trzeba liczyć się z kosztami około 90-100 zł za jedną godzinę lekcyjną. A tutaj mówimy o kwocie 50-60 zł miesięcznie. Także uważam, że tego typu dofinansowanie jest jak najbardziej trafne i warto jak najbardziej z takich możliwości korzystać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no więc nie widzę zgłaszających się już więcej osób do dyskusji. W takim razie poddaję pod głosowanie, proszę Państwa, projekt w sprawie rozpatrzenia tej petycji. Przypominam, nad tym głosujemy. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Uchwała podjęta. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świlczy na podstawie przywołanych przepisów o samorządzie gminnym. Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym. Uznaje się za bezzasadną skargę pana P.K. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świlczy z uzasadnieniem jak w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Świlcza do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo macie bardzo szczegółowe uzasadnienie przewodniczącego Komisji Wniosków, Skarg, Wniosków, Petycji pana Pawła Pieli. I bardzo proszę, otwierając dyskusję, aby pan przedstawił stanowisko komisji. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak w skrócie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z przedstawionymi zarzutami skarżącego oraz wyjaśnieniami dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gdyby pan mógł tak do mikrofonu, bo żeby się tak czytelnie nagrywało. Dobrze, to powtórzę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z przedstawionymi zarzutami skarżącego oraz wyjaśnieniami dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świlczy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w granicach prawa i wszelkiej pomocy udziela na wniosek osobom, które spełniają wymagane kryteria. Skarżący wnosi, że odmowa udzielenia pomocy finansowej na remont domu przyczyniła się do odebrania przez sąd rejonowy jemu i jego partnerce kilkudniowej córki i umieszczenie jej w pieczy zastępczej. Z dokumentu, które myśmy otrzymali z wyjaśnień, wynika, że no, nie wnioskował skarżący o remont i właściwie nie mógł dostać dofinansowania, bo dom, w którym mieszkali, nie był właścicielem tego domu. No i po pierwsze to nie wnioskował, a tu tak jak już namieniłem, musiałby wnioskować. Dziecko zostało odebrane też przez sąd, nie na wniosek gminy. Skarżący dostał to właściwie co wnioskował, bo opiekuna z KOPS-u dostał i był kilkadziesiąt razy u niego i wszystkie wnioski były rozpatrywane w miarę możliwości. W związku z tym, że rodzina nie wnioskowała o pomoc w zakresie remontu domu, ani też o pomoc finansową, zarzuty podnoszone przez skarżącego według komisji są bezzasadne. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Kto jest z Państwa panów sołtysów, na terenie której miejscowości znajduje się ten przypadek, oczywiście bez wymieniania imion, nazwisk,
trzeba posługiwać się inicjałami. Jeżeli nikt z Państwa, sprawa została gruntownie zbadana przez komisję, jeżeli nie ma innych głosów, poddaję pod głosowanie. Nie widzę. Białek, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Sala, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, Zawoj. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Uchwała podjęta. Proszę Państwa, cała seria. Kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Świlcze. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje. W paragrafie pierwszym uznaje się za bezzasadną skargę pana S.P. na działalność wójta gminy Świlcza z uzasadnieniem jak w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, macie Państwo oczywiście stosowne uzasadnienie i znowu proszę pana Pawła Pielę, Komisja Skarg, Wniosków, Petycji. Bardzo proszę. Dziękuję. Komisja w dniu 21 sierpnia 2023 roku na swoim posiedzeniu przeanalizowała dokumenty będące w posiadaniu Rady Gminy Świlcza oraz wójta w tej sprawie i stwierdziła, że z treści pisma pana SP z dnia 10 i 29 maja nie wynika, że to jest skarga, a wniosek prośba o pomoc w uzyskaniu informacji dotyczące płatności podatkowych. Nie nazwa, a treść pisma stanowi, kto jest właściwy do udzielenia odpowiedzi. W związku z tym, że wójt jako organ podatkowy posiada wiedzę i kompetencje w tej sprawie, udzielił wyczerpującej informacji. Na podstawie tego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy. Taka sytuacja nie miała miejsca i złożyliśmy właśnie projekt takiej uchwały. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Niepokojącym, ale oczywiście jest paragraf drugi. Zazwyczaj zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia. Państwo wiecie, że w ujęciu historycznym w różnych kulturach, co działo się z gońcem, który przynosił złe wieści. Państwo, różnie to bywało w różnych kulturach. Ja sobie tak przez ten moment przeanalizowałem, ale tyle żartów. Panie Przewodniczący, no, trzymajmy się rzeczywiście tego, co tu jest napisane, a właściwie wniosku czy prośby. Te odpowiedzi zostały udzielone, natomiast zatytułowanie pisma no, powinno korelować z treścią tego pisma. Jeśli treść pisma nie związana jest z samym tytułem, no to odpowiadamy tak, jak jest tutaj w uzasadnieniu sentencji, co też zrobiłem bez zbędnej zwłoki. Jasne. Dziękuję bardzo. W takim razie, jeżeli nie ma innych głosów w sali, nie widzę, poddaję pod głosowanie. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Sala, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat za, Wojton. Głosowało 15 radnych. Podjęto uchwałę, proszę Państwa, jednogłośnie. Dobrnęliśmy, proszę Państwa, do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. I teraz tak. Na podstawie przyjmowanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje i w paragrafie pierwszym stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano lub nie dokonano wyboru Jana Podbroczyńskiego na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Wydział Pierwszy Cywilny, drugi karny na kadencję 2024-2027. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, ja zapoznam Państwa, zanim przystąpimy do wyborów tajnych. Mamy przygotowane na wszystko. Proszę Państwa, opinia zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. W tym zespole
Piotr Wanat jako przewodniczący zespołu, Tomasz Biały, zastępca przewodniczącego, Damian Trala, członek zespołu, Wojciech Słowik, członek zespołu, Bożena Cecylia Pięta, członek zespołu, nieobecna. Proszę Państwa, na dzisiejszym posiedzeniu, biorąc pod uwagę oczywiście zgłoszenie kandydata, fakt, że był jednym kandydatem, fakt, że jest to już jego kolejna kadencja i biorąc pod uwagę informację uzyskaną od zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o kandydacie, oczywiście pozytywną i przychylną, proszę Państwa, my jako zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w dniu dzisiejszym, 25 września 2023 roku, zaopiniowaliśmy tą kandydaturę pozytywnie. To tyle, jeżeli chodzi, oczywiście jest lista obecności, jest cała dokumentacja. Teraz, proszę Państwa, żeby przeprowadzić wybory tajne, musimy wybrać komisję skrutacyjną. I teraz tak, ja bym zaproponował, oczywiście członkowie zespołu nie mogą być w komisji skrutacyjnej, zaproponowałbym wiceprzewodniczącą panią Barbarę do komisji skrutacyjnej. Proszę Państwa, i za chwilę, czy pani wyraża zgodę? Przegłosujmy to szybciutko. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salak, Skuła-Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, Zawojto. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, trzyosobowa komisja skrutacyjna, chce jeszcze pracować w tej komisji? Nie chcę wyznaczać, proszę, ktoś kogoś, jeden drugiego zgłasza, śmiało. Pani Elu, pani chce kogoś zgłosić? Mam takie wrażenie. Tak. Pani Natalio, wyraża pani zgodę? Pani Natalia wyraża zgodę. Przegłosujmy tę kandydaturę. Biały, Buda, Czech, Gazda, Ozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salach, Skuła-Więcław, Szczepani, Trala, Wanat, Zawojton. Dziękuję. Kandydatura przegłosowana. Jeszcze jedna trzecia osoba, aby zachować jakieś parytety. Proszę Państwa, chociaż nie jest to obligo, kto z Państwa jeszcze do tej komisji? Jaki Tomek? Pani Ela chce zgłosić pana Tomasza. Pan Tomasz wyraża zgodę. Przegłosujmy. Pan Biały, Buda, Trzech, Gazda. Tak? Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salach, Skuła-Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, Zawojton. Dziękuję. Mamy ukonstytuowaną komisję. Państwo teraz się zbiorą razem i wybiorą spośród swojego grona przewodniczącego komisji. I panie sekretarzu, ja bym proponował, proszę, przygotowanie urny, kart do głosowania i tak dalej. Pan sekretarz pomoże, bardzo proszę. Ukonstytuujcie się państwo tam ze swojego grona, a ja proszę państwa, no to jest taki czas, ten moment to jest taki czas takiej przerwy w obradach, ale ciągle jesteśmy, że tak powiem, w permanencji tychże obrad. Każdy do głosowania przeliczy się jeszcze ten powód. Daj pan spokój. Z tym demokracją nie. Tak dalej pójdzie, to będę z tym odmienną na przykład. Proszę Państwa, i bardzo szybko ukonstytuowała nam się komisja, to bardzo proszę, kto jest przewodniczący komisji, proszę podać szczegóły głosowania, czyli procedurę głosowania. Proszę. Kurde, gdzie? A, jest. Ja podam pani mikrofon. Pani Barbara, bardzo proszę. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób. Barbara Buda przewodniczący, Natalia Skuła-Więcław
członek komisji Tomasz Gazda, członek komisji. Będziemy wywoływać kolejno radnych i za potwierdzeniem wydawać karty do głosowania. W takim razie pan minister, zgodnie z listą obecności. To ja będę wyczytywał, może pomogę. Biały. A państwo macie to? Proszę, proszę śmiało. Biały Tomasz. Buda Barbara. Może tutaj pani Barbara. Czech Marcin. Gazda Tomasz. Zdęba Andrzej. Eleja Mieczysław. Głos, tak, głosujemy poprzez stawienie znaków przy słowie tak lub nie. Tak, tak za wyborem, nie za. Nowak Zbigniew. Oczoś Elżbieta. Jela Paweł. Nie, bo to przeliczenie. Szczepanik Wiesława. Trala Damian. Banat Piotr. I Wojton Mariusz. Głosujemy poprzez zaznaczenie krzyżyka w odpowiedniej rubryce. Jeśli jesteśmy za wyborem, przy słowie tak, jeśli nie, przy słowie nie. Jeżeli jeszcze ktoś nie wrzucił Państwo, Komisja Skrutacyjna zabiera urnę. Proszę Państwa, liczę głosy i za chwilę oczywiście Państwa zaproszę. Myślę, że tam na stole. Ten moment i tą przerwę, jeżeli Państwo macie jakieś postulaty, wnioski, pytania, wykorzystajmy komunikaty. Panie Wójcie, bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, Panie i Panowie Sołtysi, dzisiaj chcieliśmy Państwu przekazać opracowanie prawie 9 lat naszej wspólnej działalności Gmina Świlcze Wierna Dziedzictwu. Jest to wydanie analogiczne jak w poprzednich latach, obejmujące 9 lat naszej wspólnej pracy. To wydanie będą Państwo mogli otrzymać za oczywiście pokwitowaniem bezpłatnie po dzisiejszej sesji, jeżeli ktoś będzie chciał odebrać. Zapraszam. Myślę, że to dobra pamiątka i dająca rzeczywiście obraz tego, co udało się zrobić. Jako ciekawostkę powiem też Państwu, że
ta informacja w formie elektronicznej została w kapsule czasu pozostawiona w pomniku, który był remontowany w miejscowości Świncza przy szkole podstawowej. Dlaczego tam akurat? Bo tam znaleźliśmy butelkę z informacją od naszych przodków. Niestety nie była dobrze zabezpieczona, w związku z tym papier uległ zniszczeniu, ale posiadamy tą butelkę jako pamiątkę. Stwierdziliśmy, że pewnie i po naszej pracy coś należałoby zostawić, więc krótki list zabezpieczony przed wilgocią i w formie elektronicznej też na pendrive'ie zabezpieczonym przed wilgocią w butelce odpowiednio przygotowanej wmurowaliśmy. I może ktoś za lat 20, 30, 50 przy kolejnym remoncie otworzy te informacje dla tych, którzy po nas będą sprawować funkcje samorządowe dla naszych mieszkańców. Ja muszę Państwa przeprosić ze względu na to, że czeka mnie jeszcze dzisiaj jedno wydarzenie, więc wybaczcie Państwo, że troszeczkę krócej dzisiaj będę i przed końcem sesji opuszczę Wasze obrady. Życzę Państwu miłego wieczoru, wszystkiego najlepszego i do roboty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a my wracamy do tego punktu. I bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o podanie wyników głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej na okoliczności wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2024-2027 na 70. sesji Rady Gminy Świlcza w dniu 25 września 2023 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Barbara Buda przewodniczący, Natalia Skuba-Więcław członek komisji, Tomasz Gazda członek komisji stwierdza, co następuje. We właściwym czasie i trybie została zgłoszona przez prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie jedna kandydatura na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. To jest kandydatura pana Jana Podborączyńskiego na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Na podstawie listy obecności komisja ponownie sprawdziła liczbę radnych i stwierdziła, że w trakcie głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych stanowiącą ustawowy skład Rady Gminy Świlcza, co sprawia, że wymóg ważności głosowania w postaci istnienia kworum został zachowany. Wywołanym kolejno radnym wydano za potwierdzeniem odbioru po jednej karcie do głosowania sporządzonej dla zgłoszonego kandydata. Wywołani w kolejności alfabetycznej przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radni wrzucali karty do głosowania do opieczętowanej urny wyborczej. Po zakończeniu głosowania i wydobyciu kart z urny wyborczej stwierdza się, co następuje. Łącznie wydano kart do głosowania 15, głosów ważnych oddano łącznie 15, głosów nieważnych oddano łącznie 0. Z czego wskutek postawienia znaku X w obu kratkach 0 głosów, wskutek niepostawienia znaku X w żadnej kratce 0 głosów. Oddano głosów ważnych na kandydata Jana Podborączyńskiego, tak 15 głosów, nie 0 głosów. W następstwie przeprowadzonego głosowania komisja stwierdza, że wobec otrzymania większości głosów pan Jan Podborączyński został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Załącznikami do protokołu są potwierdzenie wydania i odbioru kart do głosowania, karty do głosowania wydobyte z urny wyborczej. Sporządzono w Świlczy na 70. sesji Rady Gminy Świlcza w dniu 25 września 2023 roku. Podpisano Barbara Buda, Natalia Skuba-Więcław, Tomasz Gazda. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc zanim przystąpimy do głosowania, przypomnę treść uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. W paragrafie pierwszym stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru Jana Podborączyńskiego na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Kadencja 2024-2027 w paragrafie 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję pod głosowanie. Białe, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Sala, Skuba-Więcław, Szczepani, Trala, Wanat, Zawojton. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I dobrnęliśmy, proszę Państwa, do projektu uchwały dodatkowej. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach programu stypendialnego Gminy Świlcza
oraz trybu postępowania w tych sprawach. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy stanowi, co następuje w paragrafie pierwszym w uchwale nr 62/384/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach programu stypendialnego Gminy Świlcza oraz trybu postępowania w tych sprawach, i tu mamy przywołanie podstawy prawnej, wprowadza się następujące zmiany. W punkt pierwszy, paragraf trzeci, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. 1. Program stypendialny służy materialnemu wsparciu szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Świlcza oraz uczniów będących absolwentami tych szkół. Punkt drugi, paragraf ósmy otrzymuje brzmienie. Paragraf 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom i absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Świlcza, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej termin przyznania stypendium spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów. Uzyskali średnią ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły. A. 5-6 w przypadku uczniów klas 4 i 6 szkoły podstawowej oraz średnią ocen z 3 przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty 5-3 lub wyższą. B. 5-4 w przypadku uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz średnią ocen z 3 przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty 5-3 lub wyższą. 2. Są laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 3. Wykazują szczególne uzdolnienia i osiągnięcia w co najmniej jednej dziedzinie na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Punkt trzeci, paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Paragraf 9. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznawane uczniom i absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Świlcza, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej termin przyznania stypendium spełniają łącznie następujące kryteria. 1. Uzyskali średnią ocenę z przedmiotów wymienionych na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 4,5. 2. Uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia artystyczne. A. Co najmniej 2 szczególne osiągnięcia artystyczne w konkursach i turniejach w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium zgodnie z wykresem publikowanym przez podkarpackiego kuratora oświaty, odnotowane na świadectwie szkolnym, promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły lub by minimum jedno uczestnictwo w konkursie lub turnieju wiedzy w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej lub c. minimum dwukrotne zdobycie miejsca od 1 do 3 w innych zawodach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim odnotowanym na świadectwie szkolnym, promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły. Punkt czwarty, paragraf 10 otrzymuje brzmienie. Paragraf 10. Stypendium ze szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom i absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Świlcza, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej termin przyznania stypendium spełniają łącznie następujące kryterium. 1. Uzyskali średnią ocen wymienionych na świadectwie promocyjnym co najmniej 4,3 oraz ocenę z wychowania fizycznego minimum 5. 2. Uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia sportowe odnotowane na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły. A. Miejsca 1-3 w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy lub B. Miejsca od 1-7 w zawodach organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, nawias w dyscyplinach, których zawody nie były organizowane na szczeblu powiatowym, poza nawiasem, lub C. Miejsca 1-3 w innych dyscyplinach, które nie były organizowane przez wyżej wymienione związki na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Punkt 5, paragraf 12, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. 1. Dyrektor szkoły składa wójtowi gminy Świlcza wniosek o przyznanie stypendium według wzoru określonego w załączniku do uchwały po uprzednim dokonaniu jego wstępnej oceny formalnej oraz sprawdzenia kompletności. 6. Paragraf 12, ustęp 2 otrzymuje brzmienie. 2. Do wniosku dołącza się poświadczone ze zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. 1. W przypadku stypendium gminy Świlcza za wyniki w nauce, a kserokopie świadectw promocyjnych lub w przypadku absolwentów szkół dodatkowo kserokopie arkusza ocen zawierające wyniki klasyfikacji rocznej lub b. kserokopie dyplomu, zaświadczeń, opinii lub rekomendacji. W przypadku stypendium gminy Świlcza za szczególne osiągnięcia artystyczne lub sportowe, a kserokopie świadectw promocyjnych
lub w przypadku absolwentów szkół dodatkowo kserokopię arkusza ocen zawierające wyniki klasyfikacji rocznej, b. kserokopię dyplomów, zaświadczeń, opinii lub rekomendacji instytucji kultury, szkół, opiekunów sportowych, artystycznych, portfolio lub dokumentację twórczości na nośnikach papierowych i elektronicznych i tym podobnie. Siódmy punkt, paragraf 12, ustęp 4, otrzymuje brzmienie 4. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje wójt gminy Świlcza w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w uchwale. Szkoła lub rodzic za pośrednictwem szkoły na wezwanie w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania, są obowiązani przedłożyć poprawiony wniosek lub załącznik. Złożenie wniosku po terminie lub nieusunięcie nieprawidłowości w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 8. W paragrafie 14 ustęp 1 skreśla się punkt 4 i 5. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wójta Podkarpackiego. Wysoka Rado, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie i zwracam się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej, pana Marcina Czecha. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o stanowisko komisji. Dziękuję, panie przewodniczący. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu komisji projekt przedstawiony tutaj przez pana przewodniczącego komisja ocenia negatywnie. Jednocześnie komisja wypracowała stanowisko, aby przyjąć projekt, ale usuwając z punktu drugiego w paragrafie 8 zapis w podpunkcie A i B, średnia ocen z trzech przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty 5-3 lub wyższy. Komisja uzasadnia to stanowisko swoje w ten sposób, że uczeń mając z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli z języka polskiego, języka nowożytnego i matematyki, mając na świadectwie 3 piątki, niestety nie uzyska tego stypendium, ponieważ średnia musi być 5-3. Dlatego komisja proponuje, aby te dwa zapisy usunąć i wtedy przyjąć ten projekt uchwały. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, państwo radni, zapraszam do dyskusji w tej materii. Kto z państwa chce zabrać głos? Tak się złożyło, proszę państwa, że w komisji są osoby zarówno pracujące w oświacie, jak i osoby, które mają również dzieci w szkole i ten zapis zdaje się, pani dyrektor, jest nowym zapisem, nową propozycją. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak, jest to nowy zapis. Nadmienię, że projekt uchwały był konsultowany i z dyrektorami placówek wszystkich oświatowych, którzy ten zapis uznali za słuszny. Z tego względu, że w szczególności, ja to tak pokrótce może powiem, w przypadku klas od 4 do 6 bardzo dużo stypendiów z roku na rok nam wzrasta i kwestia przyznania zasobności. Tutaj chcieli wyłuskać osoby, które rzeczywiście z tych przedmiotów egzaminacyjnych będą uzyskiwały najlepsze oceny, bo chcę podkreślić, że do średniej wchodzą wszystkie przedmioty. Przedmioty o wiele, no ja nie jestem pedagogiem, ale przedmioty, które nie są tak, no każdy przedmiot jest istotny, ale jednak ta waga jest jakby różna i po wielu spotkaniach taką wypracowałam jako wielokrotna przewodnicząca komisji, którą wójt powołuje w sprawie przyznawania tych stypendiów, uznaliśmy ten zapis za bardziej sprawiedliwy. Może tutaj należałoby rzeczywiście, bo tutaj była wzięta pod uwagę średnia, czyli 2/6 i 1/6 i 2/5, wtedy wychodzi średnia 5,33. Może by, propozycja moja jest taka, że należałoby rozważyć średnią minimum 5,0, bo tu chcę podkreślić, że rzeczywiście wszystkie przedmioty wtedy wchodzą do tej średniej, a skala trudności i znaczenia w późniejszym życiu każdego z uczniów, no jakby ma znaczenie. Ponadto chcę podkreślić, że tak jak tutaj wielokrotnie jestem uczestnikiem na radach, na posiedzeniach Rady Gminy Świlcza, gdzie uchwalacie państwo
różne uchwały. Oczywiście polityka oświatowa gminy jest prowadzona indywidualnie, ale jednak patrzymy też globalnie, co się dzieje w innych gminach sąsiadujących i tutaj też braliśmy to pod uwagę, żeby nie odbiegać od ościennych gmin. I wszędzie te przepisy zostały troszeczkę zaostrzone. Tutaj kwestia tego stypendium naukowego. Także proszę jeszcze o ewentualne przemyślenie, ale oczywiście Państwo... Raz o głos prosi Pani Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji, Pani Barbara Buda. Bardzo proszę. Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że tak w ogóle 5,60 średnią to nie jest wcale tak łatwo uzyskać. Ogólnie mi chodzi, żeby mieć prawo do tego stypendium. Owszem, są przedmioty, z których jest łatwiej, chociaż to też nie jest zawsze tak samo w tej samej szkole, więc jakby tutaj można by długo nad tym dyskutować. I na to 5,60 naprawdę uczeń musi się mocno sprężyć mimo wszystko. Może nie być dobry z tej matematyki, może mieć na przykład z matematyki oceny dobry, a z pozostałych wszystkich przedmiotów mieć, nie wiem, szóstkę. I to już mu, nie wiem, szóstkę, piątkę, czwórkę z matematyki na przykład, piątkę z polskiego, szóstkę z angielskiego. Pozostałe wszystkie szóstki. Czyli pracuje naprawdę mocno i nie dostanie wtedy stypendium. To nie jest tak do końca sprawiedliwe. To jest oczywiście średnia w klasach od 4 do 8. Wcześniej była 5,50, w klasach 7-8 pozostawiona średnią taka, jak była właściwie już chyba od 2010 roku. Ja natomiast no, chcę tu podkreślić, że gdzieś co roku jest, no pani skarbnik na pewno tutaj wyrazi opinię, być może nie identyczną, że musimy mieć świadomość, że ponieważ ja widzę na przestrzeni lat, jak zwiększa się liczba stypendiów przy jednoczesnym spadku uczniów szkół podstawowych, co za tym idzie, że określony budżet będzie powodował to, że te stypendia nie będą wzrastać. Pozostaną po prostu na stałym poziomie. To wszystko też należy uwzględnić, także trudno jest tutaj oczywiście potrafić. I jeszcze pani Barbara Buda, bardzo proszę. Tak, jeszcze tylko podkreślę, że nie mam dzieci tutaj na naszych podstawówkach, więc nie chciałabym, żeby było stronniczo. Wydaje mi się, że po pierwsze nie do końca możemy przekładać staranie się dziecka o tą stypendium na środki finansowe, bo wydaje mi się, że to nie będzie aż taka duża różnica. Po pierwsze, żeby mieć tą średnią do stypendiów, nie wiem jak jest w pozostałych szkołach, ale załóżmy ile to jest ze szkoły. 5 osób? 4 osoby? Różnie w tym roku. Ale tak załóżmy średnio. W tym roku na wszystkie placówki szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne jest 91 stypendiów. W poprzednich latach było to w granicach 78. Przy założeniu 1300 zł stypendium naukowe dla uczniów klas 7-8. No daje to około 100 tysięcy rocznie, więc musimy mieć świadomość, żeby w tym budżecie środki zwiększyć, jeśli to będzie dalej ta liczba się utrzymywać. Utrzymując średnią na tym poziomie, myślę, że ta liczba wzrośnie. Ale to jest kwota jakby też, nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, że kwota tego stypendium to jest ten około 1000 zł na cały rok. To nie jest tak, że uczeń dostaje to jest na 10 miesięcy, to jest po pierwsze. Tak. A po drugie, jak dużo rzeczywiście zaoszczędzimy, jeśli wyłuskamy te, nie wiem, ile, 10 uczniów, ale którzy nie będą mieć 5,30. Ale oczywiście ja nie mam nic przeciwko, pani przewodnicząca, to wy państwo uchwalacie budżet, więc... Jasne. Bo jakby ile osób tylko z tych wszystkich, którzy dostaną prawo do stypendium, nie spełnią tego 5,30, to będą pojedyncze osoby, bo z reguły ci, co mają te stypendium, to im zależy na tych przedmiotach egzaminacyjnych i z reguły te przedmioty są... Tak, tylko wprowadzacie państwo wagę przedmiotu język polski identycznie jak plastyka. Kwestia zastanowienia się, ale tak jak mówię państwo... No, ja jakby osobiście podtrzymuję zdanie swojej komisji. Panie, nie będziemy ważyć tych przedmiotów, na plastyce naprawdę potrzebne są ogromne ale wtedy jest stypendium artystyczne. Manualne przede wszystkim, ogromna wyobraźnia. Ale proszę pan, zgłasza się pan Damian Trala. Jeżeli mogę tutaj się wypowiedzieć, to chciałbym w tej kwestii, a mianowicie ja również jestem przeciwny wprowadzeniu tego zapisu, że średnia 5,30, nawet średnia 5,0. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że te nakłady pewno i rosną, ale tak samo jak nie ma wagi przedmiotów, jeżeli uczeń uzyskuje świadectwo z wyróżnieniem, a jest to średnia 4,75, to uważam, że nie powinniśmy tutaj wyróżniać przedmiotów egzaminacyjnych z prostej przyczyny, bo dzisiaj mówimy o przedmiotach egzaminacyjnych trzech, a plany są o wprowadzeniu jeszcze dodatkowych przedmiotów egzaminacyjnych. I co wtedy? I tutaj
Zastanawiam jedną rzecz, może pani dyrektor mi tutaj pomoże rozwiać moje wątpliwości, bo skupiliśmy się na stypendium przyznawanym dla dzieci za wyniki w nauce. A chciałem tak zapytać, ile procent stypendiów, uczniowie dostają stypendium za wyniki w nauce, a ile procent za osiągnięcia artystyczne? Czy te ilość tych stypendiów jest porównywalna? Czy na nie, no, stypendia artystyczne i sportowe stanowią nikły procent. Czyli w tym roku większość jest naukowa. Tak, to są stypendia naukowe. Natomiast stypendia sportowe, stypendia artystyczne, najmniej jest stypendiów sportowych. No to tak, ja wiem. To ja myślę, że może wartałoby tutaj zobowiązać dyrektorów do przeglądnięcia przedmiotowych systemów oceniania, prawda? Czy te, broń Boże, nie chcę tutaj niczego sugerować, ale czy te oceny są adekwatne? Ja też wielokrotnie zwracałam na to uwagę, bo widzę dysproporcje w ilości stypendiów do ilości uczniów danej placówki. I to jest rzeczywiście zauważalne, natomiast ani ja, ani tym bardziej, to znaczy tym, ani pan Wójt, tym bardziej ja nie mam możliwości jakby ingerencji, od tego są nauczyciele, jest dyrektor placówki i tutaj jakby nie możemy, nadzór pedagogiczny jest w tej kwestii, pan jako nauczyciel na pewno wie, natomiast my nie mamy już wpływu na sam wewnątrzszkolny system oceniania. Proszę państwa, uporządkujmy, jest tutaj 4-6 klasy, 5-6 średnia. I teraz tak, w projekcie uchwały mamy propozycję, żeby było 5-3 z takich przedmiotów egzaminacyjnych jeszcze. Język polski, język angielski i matematyka. To teraz taka prosta, krótka symulacja. Żeby uczeń uzyskał 5-3, proszę państwa, to musi mieć albo 2 piątki i 6, albo 2 szóstki i 4. Czyli musi wyjść 5-3. Innej możliwości nie ma. Natomiast tak myśląc na gorąco, gdyby zamiast 5-3 wprowadzić 5, ale sekundeczkę, jeszcze pani pozwoli, panie wiceprzewodniczący. Gdyby wprowadzić 5, czyli 15-3, to uczeń, żeby uzyskać 5-0 z 3 przedmiotów, przypomnę, polski, angielski, matematyka, to musi mieć 6, 5 lub 4, musi mieć 3 piątki z tych przedmiotów lub też 6, 6 i 3. Również taki układ mógłby się zdarzyć. Czy uznajemy, że jest znakomity z matmy, uznajemy, że jest perfekcyjny z angielskiego, ale jednak na przykład język polski ojczysty mu nie idzie. Tak się może zdarzyć. Może się zdarzyć wśród tych 3 przedmiotów matematyka, tak? Rozumiecie państwo? Więc jeżeli miałbym pójść na jakiś kompromis, a państwo wiecie, że jestem człowiekiem kompromisu, to zamiast 5-3, 5-0 mogłoby to się jakoś ostać i bronić krakowskim targiem. Jeżeli taka propozycja, a jeżeli nie, no to ten zapis, tak jak uznała komisja, bo byłem również zgodny i jednomyślni byliśmy, żeby po prostu ten drugi warunek usunąć. Ale jeszcze pani Barbara, bardzo proszę. Jeżeli byśmy przyjęli, że 5-0, to by znaczyło, że uczeń, który ma bardzo dobry jest z polskiego, bardzo dobry z angielskiego, a tylko dobry z matematyki, to już nie zasługuje na stypendium. Brakuje mu, ma 14 na 3. Bo po prostu może nie mieć takich zdolności. Uważam, że ten zapis jest niepotrzebny, bo żeby mieć 5,60 czy tam 5,40 średnią, to naprawdę się trzeba mocno napracować i wiedzą to wszyscy, którzy, nie wiem, kiedyś na takie stypendium się starali, albo lub kiedyś dzieci, chodzili do szkoły. Albo mają dzieci, czy też mieli dzieci, które o takie stypendium walczyły. To nie jest wcale takie proste. Uważam, że niepotrzebny jest dodatkowy jeszcze. To jest demotywujące. Proszę jeszcze o wypowiedź z sali, że proszę państwa, bo komisja, tak jak ordynuje komisja, przeczytam projekt uchwały, tylko ten fragment w tym kształcie i poddamy go pod głosowanie, bo nie, wypracowaliśmy swoistego rodzaju kompromis. Nie chcemy, proszę państwa, że tak powiem, pozostawić tego projektu bez rozpatrzenia. Kto z państwa jeszcze? Pan Tomasz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Moja opinia jest taka, że powinniśmy motywować i zachęcać uczniów do tego, żeby podnosić swój poziom. Jeżeli my zawyżamy dalej kryterium, to już na starcie część w ogóle odpuści sobie, bo będzie wiedzieć, że nie ma w ogóle szans. Takie jest moje zdanie. No, nawet gdyby było moim zdaniem 20 osób więcej, to no,
całym szacunkiem, ale naszą gminę stać na to, moim zdaniem, bo jeżeli mamy 1000 zł na osobę, no to nie są to jakieś gigantyczne pieniądze i w trakcie roku budżetowego nie takie dodatkowe wydatki znajdywaliśmy i ja uważam, że byłoby uzasadnione, żeby faktycznie może odpuścić ten zapis, żeby to była motywacja, żeby więcej osób miało taką szansę. Ja tak uważam, że jakieś tam perspektywy z tego, jak to wyglądało przy ustalaniu różnych innych kryteriów przy stypendiach na różnych etapach, że tak powiem, edukacji. Jeżeli było coś w zasięgu ręki, to więcej osób się starało, ten poziom się zwiększał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Przyznam się, że ja tym głosem zostałem przekonany. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, punkt 2, paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom i absolwentom szkół podstawowych na terenie gminy Świcza, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej termin przyznania stypendium spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów. 1. Uzyskali średnią ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie promocyjnym u świadectwie ukończenia szkoły. 5-6 w przypadku uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. B. 5-4 w przypadku uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. No i oczywiście dalszy kształt. Bez zmian, czyli proszę Państwa, inaczej mówiąc, wykreślamy to drugie kryterium, czyli 5-3 z trzech przedmiotów obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty. W tym kształcie poddaję projekt pod głosowanie. Bardzo proszę, wyczytując. Biały. Buda. Czech. Za. Gazda. Za. Kozdęba. Za. Leja. Za. Nowak. Za. Oczoś. Za. Piela. Za. Salak. Za. Skuba Więcław. Za. Szczepanik. Za. Trala. Za. Wanat. Za. Wojtok. Za. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dano 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Stanowisko komisji i wątpliwość została podzielona. Tu, proszę Państwa, autorski, można powiedzieć, ten fragment projektu. Dobrnęliśmy do spraw różnych, tak? Dobrze, czuwa Pani? I wolne wnioski, sprawy różne, wolne wnioski. Będę udzielał Państwu głosu w kolejności zgłoszeń. Jest z nami zastępca wójta, oczywiście Pani Skarbnik, Pan Sekretarz. Bardzo proszę, w kolejności zgłoszeń, sprawy różne, wolne wnioski, pytania. Czy ja dobrze zrozumiałem intencje pana radnego Trali, że chciałby uzyskać informacje, był to rodzaj takiej interpelacji, jak jest parytet stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych? Znaczy tak, ale to już wypowiedź pani dyrektor była interpelująca. Ale konkretnie ilości, żebyśmy mieli wyobrażenie. No to już panie przewodniczący mówiłam, że na 91 stypendium w tym roku było jedno sportowe. Trzy bodajże artystyczne, więc to jest w granicach 1% stypendium sportowe. Za ostatni rok, tak? Tak, za ubiegły rok szkolny. Przepraszam, umknęło mi, koncentrowałem się na wypowiedzi koleżanki Budy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłasza się pani Zdzisława Wojnowska, pani sołtys sołectwa Dąbrowa. Tak, dokładnie Dąbrowa. Ja do pana wójta mam pytanie odnośnie pracownika sprzątającego na przykład przystanki. Czy nie dałoby rady naprawdę nikogo zatrudnić na pół etatu, nie wiem na co, jakim cudem, żeby ktoś chociaż raz w tygodniu przeszedł po tych przystankach i posprzątał? Wiem, że pan Chmaj ma ekipę i tak mi pan odpowie jak ostatnio, ale jak ja dzwonię do pana Chmaja, to z 6 pracowników on ma 2 do koszenia, do czegoś tam, za tydzień, za 2, może mi zrobi. Bardzo proszę. Panie wójcie, to coś z tym bardzo proszę mikrofon pozyskać, albo zaprosiłbym pana na stanowisko pana wójta teraz. Tam jest mikrofon, na spokojnie, będzie pan lepiej widoczny. A dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani sołtys, niejednokrotnie żeśmy na to pytanie już odpowiadali podczas sesji czy w dyskusji w Urzędzie Gminy.
ja czy pan Wójcześ mi udzielali odpowiedzi. Przyjęliśmy taką formułę, że akurat porządkiem, utrzymanie czystości porządku w gminie zajmuje się między innymi ekipa pana Ryśka, tak pani zauważyła. I raz w tygodniu kosze na śmieci na przystankach użyteczności publicznej, one są porządkowane, przygotowywane do worków firmy KAM. No, zaznaczę, że niejednokrotnie są podrzucane również inne odpady komunalne, nie w workach przeznaczonych. I to też jest usuwane w miarę możliwości, a nie tak szybko, jakbyśmy wszyscy chcieli. To jest przedmiotem dyskusji, bo też pan radny sołectwa Świcza podnosił też to na zebraniu wiejskim w Świczy. Jeżeli państwo tak uważacie, to trzeba jeszcze wrócić do dyskusji i pewnie podyskutować nad kształtem budżetu na przyszły rok, czy mamy środki, czy ewentualnie coś takiego może wejść w życie. Na pewno wykorzystujemy pracowników, którzy są skazani przez sądy i oni te porządki również wykonują. Ale mówię, do dyskusji możemy wrócić pewnie i o tym rozmawiać. No na chwilę obecną, tylko tak mogę pani odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne głosy, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny powiatowy, pan Sławomir Miłek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z moich informacji na miejsce pana Fugasa został zatrudniony do pana Majki ten pan z Bratkowi z Wołsami i on się miał zajmować porządkowaniem tych przystanków. Przejął pracę po panu Fugasie. Nie wiem, dlaczego on tego nie robi. Panie wójcie, zrozumiał pan pytanie? Tak, na pytanie pani Soty odpowiedziałem. Akurat zaproponowałem, żeby tą formułę przedyskutować w urzędzie i zaproponować jakieś rozwiązanie na przyszły rok. Pewnie tak, pan Fugas był pracownikiem, który robił porządki na to miejsce. Jest inna osoba, również zatrudniona. Porozmawiam z dyrektorem Majką, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych? Bardzo proszę, pani Elżbieta Oczoś. Ja mam pytanie odnośnie punktu selekcji odbioru śmieci, ponieważ w sobotę akurat byłam i spotkałam się z taką sytuacją, że pan przywiózł gałęzie pocięte, ale na przyczepce. Jest regulamin napisany, że mają być w workach zapakowane te gałęzie i pan stał z boku z przyczepką i worki dostał, żeby ładować do worków gałęzie, a później wrzucać z tych worków do pojemnika. Jak można zrobić, żeby zmienić regulamin? Bo w regulaminie jest, że muszą mieszkańcy dostarczać worka. Czyli panie wójcie, zasadność pakowania do tych worków, uciążliwość, jakie były intencje takiego rozwiązania i... Znaczy tak, regulamin został przyjęty utrzymania porządku i czystości w gminie już dobrych parę lat i on funkcjonuje. Myślę, że większość mieszkańców do tego się przyzwyczaiła. Tą sytuację, o której pani wspomniała, sprawdzimy, bo monitoring jest. Na pewno taka osoba powinna zostać wyproszona z przoku i powinna te odpady zielone przywieźć wtedy, jak będzie miała zapakowane w workach do tego odpowiednio przygotowane. Nie powinna być sytuacji, że ta osoba powinna przeładowywać na samym przoku, bo to nie jest miejsce do przeładunku, tylko zgodnie z regulaminem przyjeżdża do przoku z odpadami, które są zapakowane w odpowiednich tych workach. Taka była intencja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Na przok można przywieźć każdą ilość odpadów zielonych, biodeklarowanych, tylko zapakowanych. Natomiast jaka była intencja, panie przewodniczący? Po to, żeby ograniczyć odpady komunalne zielone czy biodeklarowane w mniejszych ilościach, bo się okazało, że mieszkańcy nasi przewozili odpady komunalne nie z gospodarstwa domowego, czyli z posesji, gdzie zamieszkują, tylko z działek rolnych, które powinni uprawiać i zgłaszają do odpad bezpośrednich. I to nam się udało. Ta ilość odpadów biodeklarowanych, nie ma danych statystycznych, spadła na przoku pod tym względem. Regulamin można zmienić w każdym momencie, pewnie przed rokiem budżetowym. My jesteśmy po przetargu, który został już ogłoszony i czekamy na, trwają prace komisji, czekamy na podpisanie umowy na przyszły rok. I w tym przetargu przystąpiły również dwie firmy do wywozu tych odpadów komunalnych. Jest to bez serwis.
Serpis Karpatias pokazała, która obsługuje część południową, północną gminę, i firma Zagroda, która odbiera po części południowej. Natomiast PSZOK nadal będzie obsługiwany przez firmę Zagroda zgodnie z tym regulaminem, który został zatwierdzony. Mówię, tą sytuację, o której pani mówi, sprawdzę na monitoringu i porozmawiam z pracownikiem, który dopuścił takiej sytuacji. Ta osoba powinna zostać wyproszona z PSZOK-u, nie powinna w ogóle wjechać na teren. Znaczy tak została nie na terenie PSZOK-u, tylko wyjechał pan i obok, nie na terenie segregacji. To pracownik postąpił prawidłowo, zgodnie z regulaminem. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Czy jeszcze pan wójt? Nie, tak? No nie widzę, proszę państwa. W takim razie... Czy może panie przewodniczący, jeżeli jesteśmy w odpadach komunalnych, to po przetargu, który został otwarty na 2024 rok, wychodzi na to, że stawki pewnie nie będziemy podnosić. Utrzymamy tą stawkę, która jest w tym roku. Tak, tylko informacja. Dziękuję bardzo. Państwo oczywiście otrzymaliście informację, zestawienie ilości, żeby mieć pełną kontrolę. Rzeczywiście tutaj ten system gospodarowania odpadami został uszczelniony, uporządkowany i jest bliski samofinansowaniu się. No niepokoi, panie wójcie, tylko zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31 lipca w wysokości 400 764,24 groszy. Pozytywem, który ja dostrzegam zasadniczym, jest fakt, że do systemu w odniesieniu rok do roku przybyło prawie 300 osób. To jest między innymi działalność naszej Straży Gminnej, której zasadność niektórzy, bardzo nieliczni mieszkańcy naszej gminy, podważają. Prosiłbym się do tej zaległości ewentualnie odnieść. Tak, panie przewodniczący, na pewno system został uszczelniony poprzez wprowadzenie kodów kreskowych, jak i karty obsługi mieszkańca, jak i również weryfikacji w Urzędzie Stanu Cywilnego pod względem nowonarodzonych dzieci. I te weryfikacje trwają, są kontrole również Straży Gminy, jak pan wspomniał, i to wyśmienicie się sprawdza, jak i również dodatek węglowy, gdzie wszyscy mieszkańcy deklarowali, ile tych osób jest zamieszkałych w danej posesji po to, żeby uzyskać to dofinansowanie. To była taka dodatkowa możliwość weryfikacji danych, którzy są zamieszkują teren gminy Świnsze. Natomiast stan zaległości z roku na rok jest na podobnym stanie. Z niektórych, tu pani skarbnik może bardziej to wyjaśni. Prowadzimy windykację i zajęcia również poprzez hipotekę, jeżeli ktoś jest takim upotrzebnym, nie spłaca tego, i to przynosi skutek. Myślę, że z roku na rok ta zaległość jest coraz mniejsza, chociaż jest na dość wysokim poziomie, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy pani skarbnik chce coś dodać? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak pan wójt przekazał informacje, na bieżąco są wysyłane upomnienia, są robione tytuły wykonawcze, jest ściągalność tych zaległości, no niestety nie mamy, co możemy, to robimy. Nie mamy możliwości większej, są też zajęcia hipoteczne. No i to wszystko, no nic więcej nie możemy zrobić. To, co jest w naszej mocy, to działamy. Dobrze, dziękuję bardzo. Może pani przewodniczący, jeszcze się odniosę do pani Elżbiety o zielonoczość. Dlaczego jeszcze te worki wrócę do tych odpadów bio? Niejednokrotnie ja czy wójt gminy Świnsza tam gdzieś byli, żeśmy świadkami, gdzie na PSZOK były przewożone dość duże opakowania z drewna. Były to palety, duże kawałki drewna pociętego w kawałku. I to faktycznie były bardzo duże ilości. Niejednokrotnie mnie czy pana przewodniczącego pytają się mieszkańcy, co zrobić z takimi odpadami, gdzie je zdeponować, ponieważ nie mają samochodów, przyczepek po to, żeby na ten PSZOK przywieźć. To chcę zaznaczyć, że firmy, które obsługują naszą gminę, czy to Westerwis, czy Zagroda, dysponuje możliwością przyjechania do danego mieszkańca i odebrania za odpłatnością, tak jeżeli to nie mieści się pewnie w tym zakresie. Na pewno mieszkaniec musi samodzielnie przywieźć na przód tą ilość, która jest zalega.
a za odpłatnością może każdą firmę zamówić, podstawić kontener i z własnych środków dodatkowo zapłacić za odpady budowlane, remontowe czy biodegradowalne, ale poza systemem gminy. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, chce zabrać głos? Jeszcze Pan Sołtys, Pan Zygmunt. Przepraszam, Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, przepraszam. Rzeczywiście wczoraj był chrzest w Rudnej Wielkiej, Ryszarda chrzcili. To cieszę się, miło mi. Bardzo proszę. Panie wójcie, tak zagłębiamy się w szczegóły dotyczące tych odpadów wywożonych przez mieszkańców na przód. Ale jak rozumiem, jeżeli ktoś chce odwieźć jakieś meble, przykładowo strzelam, kuchenne jakieś szafki, przecież one nie muszą być w całości, może je równie dobrze porozbijać, żeby gabaretowo było mniej i też to są meble, bo już teraz tak słucham, żeby nie popadliśmy jakoś w paranoję, że mebel jako szafka jest meblem, a jak porozbijany to już nie jest meblem. Nie, panie przewodniczący, nie wiem skąd taki wniosek pana. Mówimy o workach, gdzie tam mieszkańcy powinni odpady biodegradowalne zapakować. Natomiast meble są w większości przez mieszkańców rozbierane i przywożone jako mebel wielkogabarytowy. Czy to jest kanapa, czy to jest łóżko, czy jest szafa zmontowana, czy zdemontowana. Tak jest. Wychodzimy z założenia, że odpady elektronarzędzia, jak lodówki, czy inny sprzęt elektroniczny powinien być kompletny. To było też podnoszone, żeby nie był zdemontowany, że jest kompresor, agregat wyciągnięty, przerobiony na kompresor, bo to może zostać nieprzyjęte przez... Dobrze, dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że na ten moment wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Nie widzę i nie słyszę, ani nie widzę zgłoszeń, ani nie słyszę. Wysoka Rado, zamykam 70. sesję Rady Gminy Świlcza. Dziękuję Państwu za przybycie. Do widzenia. Proszę wyłączyć nagrywanie.